Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. Kochani, troszeczkę spędziłem sobie tutaj w ustawieniach jak grać i tak dalej, i tak dalej. Nie znalazłem niestety czegoś takiego jak ustawienia domyślne mobów, czyli że te moby cały czas mam, tylko niestety no muszę je zaznaczać tak czy inaczej, ale... ogólnie jeżeli chodzi o mounty, da się je wymieniać w źródle przeznaczenia. Ale widzę tu kolejne moby, czy mounty. Taką mam nadzieję przynajmniej, że to są mounty. Tak, to są mounty. Mień wierzchowca, jak najbardziej. Mamy Tigera. Tygrysy królewskie to najszybsze czteronożne istoty. Dokładnie to, czego potrzebujesz, aby zapolować na pigminy. No i o to chodziło. A czy on taki szybki? No dobra, szybki jest. Fajny. Dodatkowo, wiem już co to są za kamyczki. One nam dają zdrowie. Też się zdziwiłem, no ale tak, dają nam zdrówko. Więc spoko, bardzo fajna sprawa. Tylko szkoda, że gra nam tego nie tłumaczyła właśnie w ten sposób. Bo nas od razu rzucili, wiecie, wir walki i tak dalej i... O kurde. I radź sobie sam. No ale dobra, jakoś sobie daliśmy radę. Mamy lepszego mounta, bardzo mnie to cieszy. To na tym ulepszeniu momenta to będzie w ogóle zapierdzielał, prawda? O Jezu, jak pięknie. No i to jest Tiger. Idziemy oczywiście na kolejny bastionek. Myślę, że może dzisiaj nawet byśmy się zastanowili nad zaatakowaniem tego ostatniego bastionu, który nam tam został. I wyeliminowaniu go. Nie byłoby to głupie. Nie byłoby to głupie. Więc skoro już jesteśmy tutaj, to oczywiście najpierw się zajmiemy tym, dopiero potem następnymi. Zobaczmy, jak nasz przyjaciel sobie radzi. To jest właśnie to. Jak ty atakujesz? Wow! Jesteś jak maszyna oblężnicza. Czterdziestka. I ogólnie też zauważyłem różnicę pomiędzy... O kurde, ale to pięknie teraz działa. Zombie, bo ty padniesz mi tam. Ty co, ja będę wysyłał tylko i wyłącznie pierwsze moby. Wiesz, atakujesz. No nie chciałem wszystkich, ale dobra. Jest duży. Foxy. Jedzie Foxy. My się pozabijają biedne tej lawy. Naprawdę, ten pathfinding jest tu okropny. Ten pathfinding jest tu okropny. No walcie, to walcie. Czyli to jest golem oblężniczy, jednym słowem. Chodźcie, uciekamy stąd. No i dobra, jeżeli chodzi o to, no to tu już mam oczywiście znacznik zrobiony. Tu wszystko obszukaliśmy sobie, więc też na luzie. Horda bastionu. Ostatnia horda, która nam tu została. Myślę, że odtukujemy tym razem od północy. Trzeba pamiętać o tej wieży mrozu jeszcze przy okazji. Zatukujemy sobie hordę bastionu, która tutaj jest. Teleportując stąd i pójdziemy sobie na zachód eksplorować dalsze rzeczy i może te creepery nawet sobie w końcu uzyskamy. To myślę, że nie jest głupi plan. Ambitnie.
1400. Pyk. I lecimy na hordę bastionów. Lecimy na hordę. Bardziej już doświadczeni w wiedzę. Nawet nie wiem, co to nam daje. Nam obrażenie zada. Teraz tylko wróci do góry. Na przykład widzicie, mamy teraz tam 1,5 serca mniej. Już teraz nam chyba to oddaje. O, jesteśmy wyleczeni. Tu mówię, no mam pretensje do gry, że nam nie wyjaśnia takich fajnych rzeczy moim zdaniem. Bo nie oszukujmy się, jest dosyć ważne. Dobra, kierujemy się na południe. Tej północy. Tu borsuk sobie chodzi nawet, wow. Ten borsuk. Gotować wilki. Pyk, pyk i po sprawie. Hordo bastionu 3 na 4, damy radę. Damy radę. My już prawie rozwaliliśmy. Wow. Ciekawie, ciekawie, nie powiem. O, ale w tej... Nie, to nie w tej hordzie byliśmy. Z której my strony tam leciliśmy? Czemu nam 30 zostało? Ej. A, rozumiem, że wszystkie szkielety popadały. Horda zarodników. No i tam chyba kolejny zombie padł niestety. O, wszystkie padają. No kurde, barany. Ja ich nie widzę w ogóle. Pięknie. Gdzie jest nasz ten przyjaciel wielki? Jest, dobra. Przyszedł. Udałoby się tak. Po pierwsze, zrobić tutaj rampę. Zróbmy sobie rampę. Jeszcze widzę, że te bałwany i tak się musiały popalić w tej lawie. I chciałbym sobie... chyba gdzieś tu jakoś przejść. Bo widzę, że tutaj mamy zwykłą ziemię, tylko czy my damy radę sobie usunąć ten tarrak? Damy radę sobie usunąć ten tarrak. I sami sobie rozwalają, ej. A nie, to my im rozwalamy. Nie wolnięte. Ich posiłki wręcz wypływają z tego portalu. To oznacza więcej kłopotów. Co robią moje zombiaki? Pokazać ci sztuczkę? O Jezu, tragedia z nimi. Au, au, nie chodziło o to. Dobra, ja sobie stąd to zrobię. To nie ma sensu. Chowają
ten terroczek, tak? Usuwajcie, usuwajcie. Ja wam zaraz zrobię tutaj nawalankę. Może nawet tutaj to zrobimy, co wy na to? Opa. Tak, to jest problematyczne. Bez jaj. Tu nie ma neterraku, tu jest neterrak dopiero. No dobra, zaraz tu wrócimy. Zaraz tu wrócimy. Nie przejmujcie się tym. Chcę to zrobić po bożemu, zresztą nawet z tej strony atakowaliśmy wcześniej. Z tej strony atakowaliśmy wcześniej, ale dobra, to może bez tego sobie poradzimy. To potrzebujemy zombie. To i tak potrzebujemy redstone'a. Tak potrzebujemy redstone'a. Daleko to jest? Gdyby nie te góry, to nie. Gdyby nie te góry, to nie. Te góry są faktycznie tu irytujące. Już na tym biegam jeszcze nie. No i właśnie, czym mnie jeszcze ta gra irytuje? Tym, że nie możemy zatrzymać gry w ogóle, w żaden sposób. Gęst escape i tak dalej, ten czas dalej jednak idzie. To jest słabe. Po prostu dwóch, zaraz tam pewnie spadnie ilość mobów. Mamy redstone'a. Jakieś inne mobki. Redstone'a nie widzę niestety. Dobra, bez redstone'a niestety no nie zrobimy tego. To byłem dużo zombie. To jest redstone pierwszy. Dobra, to jest sporo tego redstone'a, tam też jest jeszcze spoko. To jeszcze nie ma tak mało. Creeper. To bym sobie zrobił to ulepszenie. To jest wieża rozpraszająca, pułapka lodowa to nie to, wieża ochronna. Właśnie. Mogłem to zrobić najpierw. Dopiero potem się bawić. No ale niestety, no za głupotę się płaci. Ja za nią zapłaciłem brakiem redstone'a, ale teraz przynajmniej jak sobie to zrobię, to będę miał trzy wieżyczki.
Dopiero ten bastion zaatakujemy. Co mnie pchacie, bałwany? Co mnie pchacie? Dobra, tu już nie ma żadnego redstone'a. Jak powiedziałem, że będę miał trzy wieżyczki, a to wcale tak może nie być. Mi zabraknie. No dobra, jest kolejny redstone. Powinno tyle starczyć, dobra. Wracamy do naszej głównej misji, którą będzie, teraz będziemy już robić na spokojnie. I z mózgiem. Nie tak jak do tej pory, Shiro. No ale widzieć, wiecie, no ja się tak samo uczę tej gry jak i wy. Ja pewnie nawet słabiej. Hop. Hop. Tu było złoto w ogóle jeszcze. Rozbieramy. Stąd moją wioskę. Spędzić 8 minut w jednym świecie, będąc pod wpływem wzmocnienia skoko kapeluszy. Ach, te achievementy. Ach, te achievementy. Dobra. Ja też planuję inwazję i to na ich główną bazę. I mam nadzieję, że tym razem mi się uda to zrobić. Ale nadal chciałbym od tamtej strony jednak zaatakować z tego powodu, iż chcę sprawdzić, czy uda się zrobić ten bloker. Bloker tych strzał. Nie powiem, to mnie chyba najbardziej w tej chwili interesuje. Jest ten bloker, jest ten bloker, jest wieża ochronna. To jest to. Musi to cały czas naprawiać. Nie udało się to zrobić. Skończy tego. Za wolno to robi. Już węgla już nie mamy. No i dupa blada. Dobra, musimy to zrobić w sposób typowy do naszego. Wypijmy psy. Bo zombiak się chyba biedny zagubił. Aha, wszystkie się popaliły, tak? Nie, w ogóle olały nas. Co tu się dzieje? A pierdziele. Wilki nas olały. Wilki nas totalnie olały. Nie wiem, czy jak ja wchodzę na ten biom, to one się... Tak, one się... Anulują, one się boją. No trudno. Dobra, robimy spawner zombiaczków. Tych sobie też kilka zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Reszta idzie zombiak. Jest duży knur, tu jest duży knur. Thank you.
40 max, idziemy. Au. Ale nie wyjdziesz stąd. Ich posiłki wręcz wypływają z tego portalu. To oznacza więcej kłopotów. Nie wiem, czy chcę robić to razem. No nie muszę robić razem. Dobra, tym razem pod teksturę. Trzeba zabić dużego. Teraz ja mam dużego słoniaczka. Siadł. To mi i tak ich sporo zabił, wytłukł. No ale zombiaki, to są zombiaki, kurde. Nie ma co porównywać. Tylko ja sobie sam krzywdę teraz zrobiłem. Dobra, walimy ich na pyrę. Najpierw to. Jak najmniej jednostek. Możemy to zrobić. Moi drodzy, możemy to zrobić. Tego. Ja tam tyły dofuję. Więc robimy to prawidłnie. Idziemy następny. Wow, tu podciągnął, co jak? Co ty robisz, chłopcze? Ciebie są 4 stało, niedużo. O, ząb jak tam pada. Niestety. Zabicie go. Dobra, siadło. Wysłuszek zostało. Ostatnie dwa spawnery. Chciałem mu pomóc, bo to się zagubił biedny. Siadło kolejne. Kolejne tu zostawcie ich. Chodźcie. Dołgany. Na golem poległ, ale nie martw się. Dołączę do ciebie następnym razem, gdy odwiedzisz wioskę. No właśnie, padną golem. To mnie już smuci. Opak. Idziemy, bo jest zostało. O nie. Półtora serca. Musimy chwilę odpocząć, przyjaciele. Zombiaki są trzy. Toksy.
Znaczy może gdzieś tu, no właśnie, się kilka ich jeszcze pojawi. Jeszcze trzy zombiaczki. One są przemocarne. Jezu, ile ich tu jest. Nic ta smatka nie miała. Kolejne. Dalej, dalej, dalej. Portal na sam koniec. Zbieramy pryzmaryn przy okazji. Z takiego bastionu to przyjemnością sobie pozbieram takie rzeczy. To powinienem w pierwszej kolejności rozwalić, ale tego nie zrobiłem. O, o, o. Dobra, chwila odpoczynku, oni tak już strzelać nie mogą oprócz zwykłych piglinów. Myślę, że teraz sobie przejdziemy dookoła i poniszczymy jeszcze to, co pozostawało. Dobra, tu jest czysto. Tu jest czyściutko. Pozostały jeszcze jakieś rzeczy. Tego jeszcze nie zniszczymy niestety. Wiem, że być może robię głupotę, ale... Ja bym jednak chciał to zrobić. Oczywiście one się wszystkie w lawie potopią. No, pięknie. I lećcie w to. Zębek są lepsze niż golemy stanowczo. Jak one nawalają, kurde. To coś pięknego. Gdzie zostało niestety? Ale spokojnie, spokojnie, 30 też starczy. Prysmery, no też nam trochę teraz przybyło. Zostało, a bo tam jeszcze jeden siedzi. Dobra, Tiger ogólnie jest fajny, jeżeli chodzi o mounta. Żeby jeszcze zombiaki były bardziej inteligentne, to było miło. Nie znam go chyba. Podepnij ich. Nie, nie odepnęło ich, świetnie. Wszystkie budynki poniszczymy. No jednak nie. Zarąbiście. Dobra, tu jest już cicho i spokojnie. A teraz pewnie mi ich sporo odpadnie. Prawda to, czy nieprawda? Kupię sobie na szybciorka jeszcze. No mam 24. Właśnie, ale mamy 33. Wy kurwa, co śpicie tam? No nie wiem, no one śpią.
do tamtej tak padną. Przejdźcie, tłumoki. Teraz lepiej. Jaką mam tu armię? 25. Mógł to zrobić w sumie w ten sposób jeszcze. 27. 3 wolne, tak? To za te 3 wolne zrobimy sobie leczących. Nie, ale tu jeszcze mamy innych. Mamy 33, ale nie wiem czemu wcześniej mieliśmy 33. Leczcie ich, leczcie. Już? Oczywiście, że nie. Dobra, poleczone, poleczone. Atakujemy. To nadal priorytet to wycięcie wszystkich, ale to wszystkich budynków. Tu już nic nie ma, tam jest już tylko i wyłącznie portal. Mam w drugą stronę. Zobaczcie, jak to pięknie nawala. Zombiaki, to jest coś pięknego. Pyk, pyk. I po świni. Coś pięknego. To jest spawner jeszcze. Gdzie ty lecisz? Trochę tego pryzmarynu stąd jest. Za bramy dostajemy też? Nie dostajemy za bramy. Jeszcze wieża. Ale nie, za to nie dostajemy niestety. Dajcie to na pyrkę jeszcze. Dostajemy dzisiaj tego pryzmarynu, ale to zawsze coś. Tutaj było złoże. Musi ten nam został. A dobra, jednak nie. Kolejny pryzmarynek. Musimy 4 złota. Chyba nie tego się spodziewałem.
chyba jeden padł. A nie, tu siedzi. Wszystko? To wszystko. Zobaczcie, jak teraz o wiele łatwiej poszła nam walka, jak już mamy zombiaki i tym podobne. To jest w ogóle bez porównania. I tu już o nic nie martwimy. Pięknie idzie wszystko, naprawdę. Pokryłyśmy wszystkie budynki, mamy 351 pryzmarynu. Elegancko. Zobaczymy, co się stanie, jak rozwalimy sobie ten bastion. One się już nawet tu nie respią. Chyba stwierdziły, że nie ma sensu. Już przegrałyśmy i tak, no to dajemy sobie spokój. No, one się teraz po drugiej stronie. Jeszcze jeden atak i portal upadnie. Trochę je zachęciłem. Zasta moje zombie. O, dobra, bo przeginam troszkę. Serio, to UI jest tak do dupy zrobione, zasłania wszystko. Dobra. Horda ulepszyła bazę. No, chyba nie zdążyła. Czyżby nowa jednostka? O, tu już jest pryzmaryn. Bo tak szukam przy okazji, ale chyba tu już nic nie ma. Obczyściliśmy wszystko jak leci. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak. Dobra. No tak, tu jest złoto. Też było to złotko. Krzyczał hura. Na razie tylko lala słyszę. Jak to wygląda? Całkowicie zniknęło nam to tutaj. A, ale... Niezniszczalny przywódca. Na świecie pojawiła się nowa baza piglinów. Ich głód rozprzestrzenia się jak choroba. O, fuck. Czyli kolejne nam się tutaj pokazało. No to niedobrze. Niedobrze. A nie mówiłem? Pragolemy zawsze pójdą tam, gdzie płynie woda ze źródła przeznaczenia. Ci osadnicy chyba cieszą się z nowego towarzystwa. Jak najbardziej. Nie, ten golem jest fajny na oblężenia, ale... Jak
jakoś do mnie nie przemawia. 411 mamy, więc trochę nam tych ulepszeń może teraz dojść. 10 płomieni. Za 400. Szczerze powiedziawszy... Cztery płomienie za 200. Mamy nawet pojedyncze takie. To moglibyśmy sobie zrobić te za 400. To jedno sobie wyciągnąć, bo jest nam niepotrzebne. I może sobie ten sztandar ogarnąć. To za dwa razy. Bo plus 30 mobów. Dobra, gdzie jest ta modyfikacja? To jest ta modyfikacja, tak? Rozumiem, że mi poznikają moby. Aż zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teścik. Nie, jest 22 na 20. I tak, teraz chcemy zrobić sobie plus 10 pomyczków. V i ósemeczka. O kurde. Jeśli chcesz znać moje zdanie, najlepszy atak to skuteczny atak. To teraz nam powinno skoczyć o... czy do 30 te pomyczki. To już jest spoko. I ulepszenie sztandaru, tak myślę, cały czas. Pytanie, czy tego sztandaru nie da się w inny sposób ulepszyć. W sensie, że więcej kupować. To by się przydało zwiększyć i diamenty, i netherrack. A może i węgiel nawet. Węgiel jest potrzebny do spawnowania creeperów. Creeperów w ogóle jeszcze nie używaliśmy, bo nawet ich nie możemy zrespić. Ale myślę, że na razie sztandar chyba. Tak mi się wydaje. To sztandary polecą. Czego nie mam? Mają 50 tylko. 300 to 200. Powinno mi 200 zwrócić. Coś tu się odwaliło. Nie wiem co. Dużo płomieni stworzy... A nie, no to jest to właśnie. Ej, albo ja coś nie ogarnąłem. No po ile jest ten sztandar? Stówie. To stówkę zwróciło mi 200, tam to zrobiłem za 400. No kurwa, no jak wół. Coś się popieprzyło. Coś się pieprzyło. Zajumali mi 50... 50 tych. Bla, bla, bla. Dobra, mniejsza. Zbierz wieżę mocy. Dobra, jak to wygląda? Idziemy zobaczyć jeszcze sobie, jak to wygląda. Jak mi się tutaj wydaje. Może być to ciekawe. Zobaczymy, jak wygląda niezniszczalna baza. Baza niezniszczalnych w sumie. Z tą stronę. I kończymy odcinek zaraz. Powiem wam osobiście, że już nagrywam chyba trzeci, czwarty pod rząd, więc też muszę troszeczkę sobie już sfolgować. Ale ja tak mam, że jakaś gierka mnie wciągnie. Akurat Minecraft Legends, o dziwo, co byłem naprawdę sceptycznie nastawiony do tej gry na początku, nawet mnie wciągnęła. Poziom czwarty. No, ta baza wygląda solidnie. No, ta baza wygląda mega solidnie. To jest wielka jak cholera.
Wydaje mnóstwo mi się... piglinów. Rozmiar to nie wszystko, mój przyjacielu. Dobrze to wiesz. Zaufaj naszemu bohaterowi. Rozmiar to nie wszystko, moi drodzy. Pamiętajcie. Wiecie, myślę, że tą bazę zrobimy sobie na samym końcu. No wydaje mi się, że to jest endgame'owy boss. Endgame'owa baza, która tutaj się znajduje. A mamy jeszcze naprawdę dużo do roboty tutaj. W szczególności, że nawet jeszcze creeperów nie odblokowaliśmy, co mnie bardzo dziwi. Więc tak, jak najbardziej sobie przejdziemy tu. I myślę, że w następnych odcinkach zaczniemy eksplorować zachód po prostu i w końcu przejdziemy do creeperów. I być może hordy zarodników zrobimy? No nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Bo to jest mała, średnia i duża. A ta jest mega duża. Pytanie, czy jak tego nie rozwalimy, nie zrobi się kolejna baza gdzieś tutaj pojedyncza, właśnie taka. No ale cóż. Dobra, moi drodzy. To było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się. Hej, hej.